Okej. Witam ponownie. Dobra. Na czym to skończyliśmy? W tę czy w tę stronę? Zobaczmy, co tutaj. Chyba nadużyliśmy gościnności Alfheimu. Jak zwykle. No to było szybkie i brutalne. Skoro... A, spoko, tu jest zejście, to tutaj już nie ma sensu wracać. Ciekaw jestem, czy mroczne alfy, aby... nie są zadowolone z tej burzy, jakby nie patrzeć, to sprzyja ona ich partyzanckim zapędom. Może to dobre słowo. Czy to posąg Freyra? Możliwe, ma bardzo podobny miecz do tego, który ma... który ma Freya. Za późno, co? Za późno. Tak. No, come on. Czy mi się wydawało, czy musnęło mu skrzydełko? No, szlak. Udało się. No nie było to tak łatwe, jakbym chciał, żeby było, co?
Tak jest. Ha, w gufa ci ufa, zdobyto trochę. Znajdź ukojenie w tym, że robiłaś to, co najlepsze dla twojego syna. Nawet te stworzenia to wiedzą. Rodzic nie ma większego wyboru. Nie jesteś sama. Nie jestem sama. Teraz ona też nie. Cholera, nieźle to wygląda. Niesamowite. Pieśń piasków. No, nie sądziłem, że się wzruszę. Coś pięknego. To prawda. Dziękuję, Kratosie. Ten świat znów może śpiewać. Zrobiliśmy dobry uczynek. Nie musimy jeszcze uciekać, prawda? Kto wie, jakie przygody czekają na rozświetlonych pustkowiach. Młode hawgufy, co? Nieźle. Okej. Dotyk hel. Nie. No. Nemejskie miażdżenie. Zostanę przy tym, co mam, gdyż mam już to ulepszony, ten atak do drugiego poziomu, ale zobaczmy na mapie, czy możemy coś tu zrobić poza. Jest tutaj drugi nagrobek berserka. Bo takie ostre bęcki dostaliśmy tutaj, co? Tu mamy drugi. Mamy też szczelinę. Zobaczmy tego berserka. Może zagadkę. A może kopniaka w łeb. To może potem. Okay. Co chciałem sprawdzić jeszcze? Zobaczmy tą szczelinę. I może jednak zostawimy tego berserka na razie. Będąc szczerym, ostatni ciężki łomot zdemotywował mnie do walki z berserkami. Posąg elfa światła na pustyni? Dziwnie. Ano, pewnie właśnie o tym mówił Beggwir w Vanaheimie. Brawo!
epicka architektura. Robi wrażenie. To prawda, to prawda. Otwórzmy sobie przejście. Czy to główne zadanie? Nie. Tam jest ta szczelina. Dobra. Chodźmy więc. Sprawdzić, co nas to... Potrzebne są dwa klucze. O, no oczywiście, że to... Na tym polega ich piękno. To może być wszystko. Potwory, skarby. Przy naszym szczęściu jedno i drugie. No tak. Też się tego trochę obawiam, co? Tabliczka. Odznaka honoru. Elfy zrobiły ich więcej. Tabliczka. Przedstawiająca podobiznę Freyra. Stworzona przez elfy i dla elfów, które wspierały młodego boga i jego starania o zaprowadzenie pokoju. U szczytu popularności Freyra takie tabliczki zdobiły zdecydowaną większość elfickich domostw. Uosabiały coś, co w małych dawkach jest nieocenione, w dużych jednak potrafi być zabójcze. Nadzieje. Wieszały je przed domostwami w geście wsparcia dla Freyra. No! Aż mną zatrzęsł! Dobra, chłopaki. Walisz się, Kratosie! To chwilowy. Kratosie! No nie żartuj. Dobra, dryblasie. Dobra, jeden uspokojony. Światów i skało, drewno. Okej. Chodźmy sprawdzić. Główne zadanie.
uda nam się napotkać coś po drodze. Jestem pewien, że istnieje zagadka, która ci się spodoba. I zamierzam ją znaleźć. Lepiej nie. Ty się odzywasz, z miejsca ją przerywasz. Co to? Cisza. Dobrze! To nie było rozwiązanie zagadki. A. Okej. To był dobry tekst. No. Przypuszczam, że już wcześniej trafiałem z tą, w tą skrzynkę, co? Biżuteria. Włóż mi ją na jeden z rogów. Zobaczymy, czy mi pasuje. Nie sądzę. Bransoleta. Przyjemna dla oka ozdoba stworzona przez jednego z wyznawców Freyra, elfa światła. Wygląda na specjalną bransoletę, która miała pasować na nadgarstek Freyra, co rodzi następujące pytanie. Dlaczego ją wyrzucono? Czyżby Frey był tak zasypywany podarkami i biżuterią, że nie miał gdzie jej trzymać? Czy może nosił ją przez jakiś czas, a kiedy pędził z powrotem do Vanaheimu, by przeszkodzić w ślubie Frey, wyrzucił ją ze złości lub wstydu, albo obu tych powodów? Nie. A mamy już wszystkie. Chciałabyś je zatrzymać? Wasza decyzja. Skoro nie zabrał ich, opuszczając Alfheim, to nie miałby nam za złe, gdybyśmy je sprzedali. I tak też zrobimy. Okej. Potłuczmy trochę ceramiki. Bezcennego dziedzictwa kulturowego, co? Dobra. Biblioteka elfów. Skarbnica wiedzy. Ani śladu elfów światła. Na razie. Może już dziś nie wrócą i będziemy mogli czytać do woli. Nie sądzę. No, to po prostu znajdźka. Cholera, złote oprawy. Nieźle, co? Kolejny ze schematów Dwalina. Mówiłeś o jego sumieniu. Te strony są bardzo stare i mogą kryć się wszędzie. Całkiem możliwe, że relikty, które opisuje każdy schemat, są niezwykle potężne. Znalezione strony. Ano, zorientował się, że Asowie wykorzystają jego broń, żeby wytrzebić inne krasnoludy. Więc rozrzucił swoje schematy po całym świecie. I co dalej? No, wszechojciec się dowiedział. Nie był zachwycony. Domyślam się. Popatrz. Historyk. Okej. Same księgi nie zakończą wojny elfów. Ale ukrywanie ich służy tylko tym, którzy chcą dalszych walk. Widzę, że biorą przykład z Odyna. Ano, to prawda. Elfom światła to na rękę. Jak długo elfy będą podzielone, tak długo będą słabe, co?
podzielonym narodem jest dużo łatwiej sterować. Przynajmniej mi się tak wydaje. Dzieli rządź, co? Cała wiedza ich przodków, ich wspólna historia, poezja. Arbitrzy wiedzy. Jesteśmy opiekunami prawdy, arbitrami wiedzy, strażnikami skarbnicy oświecenia, którego źródło leży w naszych najwcześniejszych tekstach, starych jak same piaski. Naszym uświęconym obowiązkiem jest chronić elficką wiedzę i nie dopuścić, by trafiła w ręce tych, którzy nie są w stanie objąć jej umysłem. Ciemnym masom nie można ufać, nie można też oczekiwać, że przyswoją prawdę. Zrozumienie i zaakceptowanie schizmatycznej natury niektórych objawień przekracza ich intelektualne możliwości. Ograniczenie im dostępu do wiedzy nie wynika z okrucieństwa ani chęci przejęcia nad nimi władzy. To prosty, czysty akt łaski. Musimy o tym pamiętać. Co za strata. Szabrujemy? No, oczywiście, że tak. Skało, drewno. Dziennik krasnoluda. Jest jakiś napis. Konsul. Bygwir wspomniał o wygnańcu o takim imieniu. Możliwe, że ten tekst go zainteresuje. Mapa skarbów. Byli tacy, którzy zbudowali tę wieżę i poświęcili jej wszystko. Gdzie są teraz? W ziemi? Ja też niemal podzieliłem ich los. Nigdy więcej. Zostawiam ten skarb nadziei, że znajdzie go ktoś, komu się przyda, że przypomni sobie w ten sposób swoją wartość. Żadna wieża, nieważne jak wspaniała, nie jest warta niczyjego życia. Szepcząca płyta. To mądry przekaz, co? Nie warto poświęcać życia, by zdobywać rzeczy. Jak wspaniałe by nie były. Co, wychodzimy stąd. Zobaczmy, czy możemy coś jeszcze tutaj zobaczyć. Tu mamy coś nieodkryte. Mamy nory. Mamy berserka, ale myślę, że na razie tych walki z berserkami zostawię do momentu, aż Kratos nie będzie potężniejszy, wiesz, tak naprawdę nie miałem najmniejszych szans w ostatnim starciu. A, bibliotekarka chce zamienić słówko. A ja nie mam życia, no, szlak. Zdaje się, że chciałaby odzyskać dziennik. Daj spokój, dziewczyno. Nie! Ah!
pierdla. Tak czułem, że tak to się skończy. Okej. Też tak po prostu. Wierzę, że chroni elfy, trzymając tę wiedzę w ukryciu. Nasz sojusznik chce to przeczytać. Zabieramy się. Cholera, ty... Kto, gdzie ty idziesz? Znaczy, gdzie ja idę? Odeszło. Albo znów się ukrywa. To bez znaczenia. Dziennik jest nasz. Zrobiła swoje. Imponujące. Myślałam, że ją zabijesz. Kiedy ostatnio tu przybyliśmy po śmierci Fej, zabiłem bardzo ważnego elfa. Konsekwencje dla jego ludu były straszliwe. Nie chcę powtarzać tego samego błędu. Doskonale, co? Tylko głupiec powtarza dwa razy te same błędy. Wyrocznia. Czujna zarządczyni w biblioteki w Alfheimie. Nasz sojusznik w Anaheimie, Brigir, powiedział mi, że wywodzi się ona z długiej linii elfów, które kroczyły tą samą drogą. Bibliotekarzy. Celem istnienia biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie wiedzy. Ukrywanie jej i twierdzenie, że mogłaby od środka zniszczyć elfy światła, oznacza brak wiary w tych, którzy najbardziej by na tej wiedzy skorzystali. To prawda, wydaje mi się, że elfy światła są tą nacją elfów, która po prostu... jest bardziej zaawansowana technicznie. Do historii o twoim bracie. Powiedziałaś, że elfy widziały, jak wychodził z jeziora dusz? Tak było. Nie wiem, czy musiał użyć swojego uroku, czy po prostu z miejsca przyjęły, że jest wielkim bóstwem, ale nie wyruszył w tę podróż, by szukać odpowiedzialności, więc nie zabawił tam długo. Dość gadania. Przygotuj się. Wstrzymaj się. Chyba zaraz zrobi się niemiło. No nie. Go!
Kobieta, tak trzymaj! Dobra robota, tak trzymaj! Bracie, źródła, szybko! Dobrze! Okej. Cześć, witam. Wiesz co? Masz teraz szansę! Skorzystaj! Atakuj runę! Jest na pewno bardzo podobny do... do jedynki, aczkolwiek niekoniecznie jest to minus, gdyż wspominałem chyba o tym wcześniej. Te mechaniki są dopracowane i historia jest fenomenalna tak naprawdę. To jest chyba najmocniejsza strona całego God of War'a, ta historia, nie? I to nie tylko historia samego Kratosa, jak... Dobra, gdzieś jest ten filar, co? Jak i historia Atreusa. Dobra, tam jest ostatni. Daj mi chwilę, zaraz zerkniemy do ustawień, co? Dobra, mamy go. Jeszcze nie? Świetnie, jeszcze tylko kilka ciosów. Dobra, rozsypany. Okej. Ogólnie polecam, jak najbardziej. Znaczy... nie ma za co, nie ma problemu. Będąc szczerym, też rozmawialiśmy na ostatnim live'ie. Jestem osobą niespecjalnie, myślę, odpowiednią do polecania gier od Sony, gdyż no... Ogólnie bardzo lubię gry od Sony za ich historię. Tak samo było z... Ghost of Tsushima, jeśli może nie grałeś w Ghost of Tsushima, polecam, też niezła historia. Więc nie chcesz wybrać ulubionego wiersza? Rzadko jesteś niezdecydowany. Mam już ulubiony wiersz z mojej ojczyzny. No rzuć tym toporem. Okej, okay, moment, bo teraz odwróciłem sobie chyba... grafika i kamera, rozgrywka...
kalibracja ekranu. Tak, wypuścili również wersję online, ale to są jakby historie oddzielnych duchów. Ale jeśli wiesz co, nie jestem pewien, czy nie jest ona teraz dostępna za darmo w PlayStation Plus. Także jeśli chciałbyś kupić, sprawdź najpierw tam, bo szkoda wydawać pieniędzy, jeśli byłaby możliwość zgarnięcia jej za darmo. Dobra, teraz jest ok. Sobie coś pomieszałem w klawiszach. Dobra. Co musimy zrobić? Musimy... spalić te pnącza. Zrobimy tego z tej strony. Szlak. Dobra, sięgnie tutaj. Teraz się udało. Wracając do gier Sony, jeśli nie grałeś, możesz też zerknąć na Days Gone.
wnieśli oczywiście w jakikolwiek sposób, jarają cię klimaty zombie i post-apo, myślę, że również można tą grę polecić, bo jest ciekawa. Ciekawa, z niezłą mechaniką. W związku z czym myślę, że bawiłbyś się nieźle. Okej. Okay. Ten twój ulubiony wiersz, bracie. Wspominałeś, że pochodzi z twojej ojczyzny. O czym traktuje? O przebiegłym generale, wojnie i zakazanej miłości. Chyba o tym słyszałem. Było tam coś o koniu, który nie był tym, czym się zdawał? Tak, ale nie tak to wyglądało. Więc to się wydarzyło. Byłeś tam. Tak, ale wolę wiersz. Nagrobek. Berser czeka na walkę. Dobra, zobaczmy, co tutaj nas czeka. Wciąż za daleko. Okej. Trochę wydaje mi się, że muszę odbić od tego lustra. I w drugą stronę tak samo, co?
Uważaj, dziewczyno, bo możesz stracić głowę. Skrzyneczkę zgarnę od razu. Okej. Ciekawe, czy ma jakaś, ma znaczenie, jakim rzutem chcę to zrobić? Chyba nie. Okej, więc spróbujmy. To nie ma sensu, co? Ciach. Okej. Skało, drewno. Myślę, że na tym już dzisiaj zakończymy, w związku z czym dzięki za uwagę. Jeśli jesteście zainteresowani poprzednimi częściami, możecie zerknąć na, oczywiście na Twitcha, możecie też zerknąć na mojego YouTube'a, nazwa jest taka sama. Logo jest to same, także myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem. Nie ma za co, dziękuję również. Pozdrawiam oczywiście. I co, do zobaczenia, do usłyszenia, myślę, jutro. Tak więc wszystkiego dobrego. Do następnego. Czołem, cześć.